This is Polish standing order number 45. Wiecie, kiedy patrzyłem tu, zwłaszcza na te pierwsze rzędy, które znam troszeczkę lepiej niż te dalsze rzędy, nawet jeśli są głośne, przyszło mi do głowy coś takiego, że gdybyśmy chcieli opowiedzieć całą naszą historię, to byłaby historia już nawet nie setek, a tysięcy ludzi. Przyszło mi do głowy, że prawdopodobnie w tej całej wielkiej hali, nie wiem, może się mylę, nie ma drugiej osoby, która by znała tyle imion ludzi, którzy siedzą tu na tej sali, ile my z Zosią. Przyszło mi... I wiem, że słyszeliście naszą historię wiele, wiele razy. Często jest tak, że ja zaczynam jakieś zdanie, ludzie mi kończą, zanim zdążę dojść do połowy. To są ci, którzy słuchają moich taśm. My mamy z Zosią ten problem, że strasznie trudno jest przygotować jeszcze jedną mowę. Strasznie trudno przygotować coś, czego jeszcze nie słyszeliście. I wobec tego dzisiaj nie usłyszycie naszej historii. Dzisiaj usłyszycie wyrywki, fragmenty. Niektóre znacie bardzo dobre, niektórych może nie znacie. Usłyszycie w naszą historię wplecioną filozofię naszego biznesu. I tak jak zwykle, zacznijmy od tego, że Zosieńka się z wami podzieli swoją częścią historii. Kochani, jak zwykle jesteście nieprawdopodobni, wspaniali. Atmosfera tego spotka jest fantastyczna. Tak jak Zbyszek mówił, ostatnio ukazało się parę naszych taśm, w związku z tym nie będziemy mówić naszej historii. Ale już skoro była mowa o taśmach, to chcę nawiązać do taśm. Mianowicie muszę wam powiedzieć, że z ogromną, ogromną przyjemnością słucham polskich taśm systemowych. Naprawdę z ogromną przyjemnością. Macie świetnych mówców na tej taśmie. Mówię o waszych liderach. Wszyscy z dumą i podziwem słucham tych taśm. Patrzę, jak bardzo wszyscy się zmieniliśmy od początku, kiedy zaczęliśmy ten biznes. Te taśmy są wszędzie w tej chwili. Możecie je znaleźć w Rzymie i w Atenach, i w Stanach, i w Afryce Południowej, i we Francji, i w Belgii, i o Boże, nie wiem gdzie. I wiecie co? Ludzie się biją o te taśmy. Ludzie się biją o te taśmy. A wy? A wy ich słuchacie? Mam nadzieję, że ich słuchacie. Dwa dni temu siedzę w pokoju w Warszawie i nagle słyszę, moja mama się strasznie z czegoś zaśmiewa i śmieje się na głos. Więc w końcu zaniepokoiłam się, wchodzę do pokoju, mówię, co się stało? Okazuje się, że mama słycha taśmy Dona Kinga pod tytułem Nigdy Więcej. Pewnie wielu was zna tę taśmę, jest fantastyczna. Dawno nie widziałam jej tak rozbawionej. Notabene ja też się świetnie bawię tą taśmą. Warto słuchać taśm, słuchajcie taśm. I zamiast koncentrować się na tej naszej historii, to chciałabym wam raczej opowiedzieć o naszej drodze do diamenta, o tych wyzwaniach, jakie myśmy mieli w tej drodze, a zwłaszcza ja. Każdy ma swoje własne problemy, każdy ma swoje własne wyzwania i każdy musi się sam z nimi uporać. My wam tylko możemy w tym pomóc. I w moim przypadku jednym z wielkich problemów, które musiałam zwalczyć, to była w pewnym sensie organizacja pracy, organizacja czasu. I jestem bardzo nietypową diamentką, a chyba jedyną diamentką, która jeszcze pracuje. Mam bardzo ciekawą pracę. I chyba duplikuję Hanę, bo Hanna pracowała bardzo długo. Duplikacja idzie all the way, całą parą w głąb. I słuchajcie, mam bardzo ciekawą pracę na jednym z najlepszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i twierdzę, że pracę zawdzięczam temu, że właśnie byłam na systemie deksterowskim. Że byłam dobrą studentką systemu deksterowskiego, że słuchałam taśm, że czytałam książki, że jeździłam na funkcje, choć przyznam się, że na początku z tymi funkcjami to było tak trochę różnie. Mianowicie na pierwsze seminarium i rally, które poszliśmy, po pierwszej połowie wyszliśmy, to nie było zresztą deksterowskie. Na drugim seminarium kopałam Zbyszka co 10 minut w kostkę i mówiłam, kiedy to się skończy.
Ale później wreszcie to zaczęło mnie wciągać, zaczęłam to lubić. I zrozumiałam, jak dobre są te seminaria dla mnie. Zmieniłam całkowicie swoje podejście do funkcji. A teraz jak jestem na funkcji dekstera, słuchajcie, ja się nawet boję wyjść do toalety, że stracę coś ważnego, coś ciekawego. Gdybym ja była palaczem papierosów, gdybym paliła papierosy, to na pewno te funkcje by mnie oduczyły, odzwyczaiły od palenia. Słuchajcie, nasz biznes budował się od funkcji do funkcji. I czasami na każdej funkcji podejmowaliśmy jakąś decyzję. I czasami po funkcji ten krok był bardzo malutki, a czasami to był ogromny, ogromny skok. I te funkcje były, muszę powiedzieć, zawsze przełomowe w naszym życiu. Patrzyliśmy na tych diamentów, na ludzi sukcesu na scenie i chcieliśmy być z nimi. Oni byli inni, oni byli wyjątkowi. Chcieliśmy się znaleźć w ich gronie. A słuchajcie, a wy czy dzisiaj nie żałujecie przypadkiem, że nie ma niektórych z waszych ludzi? Na pewno żałujecie, bo myśmy zawsze żałowali. Słuchajcie, jesteśmy na funkcji, a po funkcji zaraz zapominamy, jak dobre są te funkcje dla nas. I tak jak mówię, zaczęłam chodzić na prawie wszystkie meetingi i nareszcie zaczęłam słyszeć to, o czym mówili ludzie. Bo można słuchać, ale ze słyszeniem to jest różnie. I na przykład mamy bardzo wielu dystrybutorów, którzy pracujących jeszcze, zarówno w Stanach, jak i w Polsce, którzy zawdzięczają swoją dobrą pracę i zmianę pracy na dobrą pracę, w początkach jeszcze, jak mówię, tego biznesu, w tym, że byli na systemie. Że przed wywiadem, tą rozmową z instytucją zatrudniającą przeczytał dodatkowo parę książek i to im bardzo pomogło w zdobyciu fantastycznej pracy. Nie zawsze nam się to podoba, bo to zwykle ich zwalnia w biznesie. Ale wracając do mnie, moja praca nie była łatwa. Jako pierwsza kobieta na tym stanowisku, w tym laboratorium byłam dokładnie sprawdzana i testowana. Pracowałam bardzo ciężko. To nie była praca od 8 do 5. To była praca 16-20 godzin dziennie i wiecie co? Sama to sobie narzucałam. I nawet moi koledzy Japończycy przegrywali ze mną, jeśli chodzi o wytrzymałość. Pobiłam ich, kiedy nie spałam 48 godzin. Moja praca to jest nieustanna nauka, bo postęp technologiczny w USA jest nieprawdopodobnie szybki. Zarobki miałam niezłe, ale nie na skalę diamentów i nie na skalę Kalifornii, która bardzo drogim stanem. Jak mówiłam, lubię pracę, ale jeszcze bardziej uwielbiam ten biznes. Uwielbiam ludzi w tym biznesie, to jest naprawdę coś niesamowitego. Słuchajcie, ja patrzę tutaj na te rzędy, ja rozpoznaję twarze, niedawno widzieliśmy się w Mikołajkach. To jest po prostu ogromna przyjemność. I uwielbiam styl życia diamenta. Sięgnijcie po to, bo na pewno wam się spodoba, gwarantuję. A więc ja mówię o sobie, że mam dwa różne życia, czy miałam dwa różne życia. I oba były ważne dla mnie. I dlatego musiałam wypracować sposób, aby te oba życia jakoś tam ze sobą istniały w tej symbiozie. I to nie było łatwe zadanie. Dodatkowo jeszcze miałam dwoje małych dzieci i dom i wszystkie sprawy domowe, bo Zbyszek absolutnie stuprocentowo koncentrował się na biznesie i na swojej pracy. Także jak tam trzeba było rury reperować, dach zmieniać, malować, to oczywiście ja. I dam wam taki przykład. Kiedyś odbierałam Zbyszka z podróży i jedziemy samochodem do domu, to jest tak mniej więcej 30 minut. Ja mówię, wiesz co, Zbyszku, przemalowałam dom. Już 8 lat, miałem taki brzydki kolor brązowy. A Zbyszek mówi, tak, a jakiego był koloru? A słuchajcie, a dom to tak jak czarny i biały, bo z ciemnego brązu przemalowałam na taki jasny, lekki, kremowy. Tak to jest z tymi mężczyznami. Ja zawsze, wiecie o tym, że lubiłam muzykę churalną, bardzo lubię śpiewać. I także do tego wszystkiego, jakby mi jeszcze było mało, to śpiewałam i śpiewam czasami, jak mam czas, w chórze kościelnym amerykańskim. I do tego, wobec tego dochodzą jeszcze próby i dodatkowe koncerty, które organizuję dla domów starców czy parafian. Czyli można powiedzieć, że mieliśmy pełne życie, ale jakie ciekawe, słuchajcie, jakie ciekawe. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma czasu,
to ja nie przejmuję tej wymówki łatwo, to nie jest żadna wymówka dla mnie. Ponieważ wszystko to było dla mnie takie ważne, musiałam ustawić priorytety w życiu, aby jak najwięcej było zrobione z tego, co miało być zrobione. Dzieci dojrzane, dzieci pewne miłości rodziców i praca ustawiona w laboratorium i biznes zawsze do przodu, zawsze coś do przodu. Jak dokładnie dawałam sobie radę? Zapytacie? Nie wiem. Dawałam sobie radę. Z pewnością wybór pozytywnych przyzwyczajeń, odrzucenie tych negatywnych, nieproduktywnych przyzwyczajeń był bardzo ważny w moim życiu. I ktoś powiedział kiedyś, że przez umiejętność kontrolowania swoich przyzwyczajeń masz kontrolę swojego życia. Jeżeli nic się w twoim życiu nie zmienia, to znaczy, że musisz zmienić swoje przyzwyczajenia. Siła nawyku jest dużą przeszkodą. Mamy pewne stare wzorce emocjonalne, działamy w oparciu o rutynę, co najczęściej nie prowadzi do postępu, co najczęściej nie prowadzi do zmian. Starałam się z tym walczyć. Słuchajcie, takim najprostszym przykładem to jest siadanie przed telewizorem. Wracamy z pracy, siadamy przed telewizorem, włączamy go, jemy obiad i dalej nic w naszym życiu się nie dzieje. Potrafimy tak robić dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem. Starałam się też walczyć z prokrastynacją, czyli odkładaniem rzeczy na później, na ostatnią chwilę, a to jest bardzo trudne. Z tym mam zawsze problemy. Rzeczy niezrobione, rzeczy zalegające wyczerpują jakoś energię, wyczerpują naszą wewnętrzną energię, kiedy o nim myślimy. Gdzieś tam nasz organizm mówi, dokończ te sprawy, dokończ to i prosi o załatwienie. I jeżeli te rzeczy nie są zrobione do końca, to ci przeszkadza. Jakoś nie możesz się cieszyć, nie masz tego uczucia spełnienia i zadowolenia z rzeczy zrobionych. I moje życie zawsze się składało i ciągle składa się z list. Z pisania list. Listy pod tytułem rzeczy do zrobienia. I zawsze mam główną listę pod listy, listy na białym papierze, listy na kolorowym papierze, listy na toaletowym papierze i tych list wszędzie dookoła mnie mnóstwo. I pamiętam takie czasy, kiedy Zbyszek był zawsze strasznie zorganizowany. Jak się pobraliśmy razem, to Zbyszek był ten, co robił listy. Miał takie malutkie listy, maczkiem, wszystko tak pięknie wypisane, a ja nie robiłam list. Zbyszek pracował nade mną, ja zaczęłam robić listy, ja pracowałam nad Zbyszkiem, Zbyszek przestał robić listy. Wszystko gra. Dygresja. Słuchajcie, jak to jest? Pobieramy się, bo zachwycają nas różnice, przyciągają nas różnice, ale zaraz po małżeństwie próbujemy tę drugą stronę na gwałt upodobnić do siebie. A tu trzeba czasami docenić różnice w nas samych, trzeba spowodować, aby one pracowały dla nas. I teraz z tymi listami to jest tak, że właściwie to one w ogóle nie pomogą, jeśli się ich nie czyta i nie ustawia priorytetów. I w związku z tym zawsze bardzo ważne dla mnie było na końcu dnia czy rano uporządkować swój dzień, tak żeby to nie były jakieś takie puste czynności, puste aktywności. Musiałam się ukierunkować, musiałam się zogniskować. Zauważyliście kiedyś, że ludzie, którzy są bardzo zajęci, którzy mają dużo rzeczy do zrobienia, biorą na siebie jeszcze więcej pracy i jeszcze więcej pracy i są w stanie temu podołać? Ja myślę, że to tak jest dlatego, że oni są w akcji, oni są podekscytowani, oni są w działaniu i w związku z tym łatwiej znajdują rozwiązania, łatwiej znajdują wyjścia z sytuacji. Fakt, że ktoś ma dużo czasu, nie ma nic wspólnego z efektywnością. Czyli sekretem życia jest być aktywnym, być zajętym. Lepiej być zajętym niż się nudzić. Ludzie, którzy chcą, zawsze znajdą rozwiązanie. Nawet jakiś filozof kiedyś powiedział, że nawet niebiosa nie pomogą osobie, która nic nie robi. Akcja czyni cuda. I zawsze pamiętajcie, że jeżeli macie marzenia, to pozostaną one tylko marzeniami i tylko fantazją, jeżeli nie pracujecie nad ich spełnieniem. Czyli życie nasze nie było takie znowu łatwe, ale jakoś dawaliśmy sobie radę. Zawsze wszystko, co miało być zrobione, było zrobione, z wyjątkiem może niektórych robót domowych, a do nich należało gotowanie. I gotowanie nie było moją silną stroną, co zresztą widać po Zbyszku, bo po mnie też zresztą, bo gdybym ja gotowała, to Zbyszek byłby bardzo szczupły. Na początku nie byłam bardzo elastyczna i teraz ciągle jeszcze z tą elastycznością mam pewne problemy, stąd te moje notatki. Ja nie lubię odbiegać od schematu. Ciągle ze sobą walczę, ale narzucam sobie schematy i po prostu idę jak koń z tymi schematami, z klapkami na oczach i to jest niedobrze, no ale mam jeszcze trochę czasu na poprawkę.
I na przykład na początku biznesu to było tak, że odmawiałam meetingu, kiedy w domu był bałagan. Zbyszek przychodził, słuchaj, mamy meeting. A mówię, absolutnie nie, u nas w domu nie będzie meetingu, bo jest bałagan, bo jest nieposprzątany, nie ma w ogóle mowy. Wyszłam po prostu z domu, gdzie porządek był bardzo ważny. Ale to już przeszło mi, już mi dawno przeszło. I kiedyś Berdy powiedziała takie zdanie, które mnie niejako odblokowało jakiś czas temu. Pamiętaj, że twoje życie nigdy nie będzie doskonałe. I to mi pomogło, wiecie? Bo ja zawsze myślałam, że któregoś dnia wszystko w moim życiu będzie takie doskonałe. A przecież to jest niemożliwe. Z przyjemnością zaczęłam patrzeć na wiszące pajęczyny w moim domu, jak firanki, słuchajcie. A teraz mamy komórki, kto się tymi pajęczynami zajmuje. To, co ja wam chcę po prostu w tej chwili przekazać tak bardzo długo, to jest to, że chciałam powiedzieć, że twoja praca, jeżeli masz jakieś ulubione hobby, którego nie chcesz poddać, nie musi się stać twoją wymówką, aby robić ten biznes. Że można robić jedno i drugie. To nie jest łatwe, ale to nie powinno się stać twoją wymówką. Zbyszek budował biznesy i pracował aż do perły. Po pracy przebierał się i jechał na meeting. Czasami jechaliśmy razem, jeżeli to była para i ja mogłam się przydać do zasponsorowania pani domu. I w piątek pakował walizkę, leciał do Chicago, New York, Toronto, do Calgary, bo tam był potrzebny. Wracał w nocy, w niedzielę i szedł do pracy. I tak to trwało przez jakiś czas. Ale któregoś dnia Zbyszek oświadczył mi, że ma dość pracy. Że ma dość pracy, że ma zamiar, że traci za dużo pieniędzy w tej pracy i że ma zamiar złożyć wymówienie. I przyprawił mnie, i to wszystko oczywiście za zgodą z Kingami, to wszystko było ustalone i przedyskutowane. Zbyszek przyprawił mnie wtedy o atak serca. Się tak strasznie tego bałam, dlatego że Zbyszek pracował w tak wspaniałej firmie, do której niemożliwe prawie było się dostać. Miał naprawdę dobrą pracę. Ale ostrzegam was, jeżeli ktoś z was ma zamiar to zrobić, to skonsultujcie to, tę decyzję z waszymi uplinami. Oni znają was biznes, nie działajcie zbyt pochopnie. I nasze dzieci były pomocne w biznesie, pomagały w papierach, produktach, babysitowaniu siebie i dzieci naszych prospektów. Uważnie śledziły nasze postępy, bo dzieci dobrze wiedzą, że ile fantastycznych rzeczy czeka na nie z tego biznesu. Obie uwielbiały Dona. Cieszyły się na każdy jego przyjazd, w przeciwieństwie do mnie, bo dla mnie to oznaczało jeszcze więcej pracy. Przynajmniej na początku biznesu, w pierwszym roku. Ja pamiętam, ja byłam wtedy całą głową i sercem tej pracy i nic nie widziałam poza tym. I pamiętam, jak spotkania odbywały się u nas w domu, a dzieci stały w piżamkach, takie malutkie, 3-7 lat, w piżamkach stały z tyłu i tak się cieszyły, jak Don mówił, mówiły i klaskały i podskakiwały, mówi, o jaki ten pan Don śmieszny, a kiedy ten pan Don do nas znowu przyjedzie? I tak to się właśnie odbywało. Słuchajcie, dzieci w tym biznesie są fantastyczne. System daje nam tyle mądrości w wychowaniu. Berdy miała 7, Hanna miała 5, warto ich słuchać. Warto ich słuchać. A niektórzy z naszych przyjaciół mówili, co wy robicie z tymi dziećmi, zostawiacie je same, jeździcie, budujecie ten biznes. A wiecie co? Niektórzy z naszych przyjaciół mieli więcej kłopotów z dziećmi, których poświęcali cały czas, bo matka nie pracowała, niż ja, które miałam dla nich tylko pewną określoną ilość czasu, bo najpierw praca, a później praca i biznes. Ale zawsze było dużo miłości, zawsze było dużo wzajemnego szacunku, etyki i dzieci wyrosły nam silne, wspaniałe i dumne z rodziców. Wychowanie zaczyna się od rodziców. One są produktem twojej postawy. Musimy im dać postawy moralne i naszą siłę, a nie zabawki i rzeczy. Kiedy dom wyjeżdża, kiedy po meetingach Zbyszek i Don szli do McDonalda, bo w domu u mnie nigdy nie było nic do jedzenia, a później konsultowali. Pamiętam jak dziś. Zbyszek wyciągał swoje pracowicie wyrysowane kółeczka, a Dom mówił, pracuj z tym, pracuj tu, pracuj tam. Ten wygląda dobrze, ten wygląda dobrze. A ja siedziałam tak, myślałam, Don, słuchaj, ten jest leniwy, ten jest nieciekawy, tego ten biznes naprawdę nie interesuje, ten mówi bez sensu, no ten może coś zrobi, może ten jeszcze coś zrobi. Taka była moja wiara w człowieka wtedy na początku. Ja po prostu niewiele rozumiałam, a może nie chciałam zrozumieć. Ale Zbyszek słuchał i wierzył w tych ludzi, wierzył w te kółeczka i patrzcie, co się stało. Pamiętam, że mnie w tym czasie zasponsorowaliśmy jedną z naszych pierwszych nóg. Historia była taka, że poznaliśmy tę parę przypadkowo i Zbyszek
zawarliśmy znajomość, przyjaźń i zbliżenie. Mówię, powinnam z nim porozmawiać, bo by znać. Ja mówię, absolutnie nie. Ja mówię, ja mam, dobre wyczucie ludzi, oni nie będą tego robić, oni mówią po angielsku, wyjeżdżają do Polski, absolutnie nie masz co z nimi rozmawiać. Słuchajcie, następnego dnia Zbyszek wraca do domu i macha aplikacją podpisaną przez nich. I mówi, a co? A byli ludzie, którzy bardzo szukali biznesu. I słuchajcie, i właśnie z tej grupy wyszedł Wawrzonek, od nich wyszedł Wawrzonek, Maksymowicz i Kantyka. Także nie decydujcie za nikogo. Nie decydujcie za nikogo. Nie czekajcie. Pokazujcie plany. A teraz ja jestem tą, która robi najwięcej kontaktów w naszym biznesie. Bardzo dużo naszych nóg pochodzi właśnie ode mnie. Kobiety są znakomite w kontaktowaniu. Są naprawdę znakomite w sklejaniu biznesu. W czym jeszcze są znakomite, to wam nie powiem. Mieliśmy spotkanie na Mikołajki, a Zbyszek to nazywa Mikołajki-ki, bo jest taka plaża na Hawajach, Waikiki, a myśmy tam byli jak na Hawajach, prawda? Przez parę dni to było świetne spotkanie. Podzieliliśmy się na kobiety i mężczyzn, no i dyskutowaliśmy te nasze problemy damsko-męskie na osobności, no ale w pewnym momencie wydelegowaliśmy Hanę, żeby poszła do mężczyzn i przedstawiła nasz punkt widzenia, jak również dowiedziała się, czego mężczyźni spodziewają się od kobiet. Han wychodząc mówi, słuchajcie, idę na 15 minut. Jak za długo nie będę wracać, to przyjdźcie mnie ratować. Wróciła po pół godzinie i było fantastycznie. Ale słuchajcie, jeszcze jedno pamiętam, jak dziś. Jak po raz pierwszy spotkałam Waldka Olszewskiego. Pierwszy raz. Słyszałam o nich. Słyszałam. Zbyszek przyjeżdżał i mówił o tych wszystkich liderach. I wiecie, poznałam go w tańcu. On na pewno tego nie pamięta. Ale to było na Dream Night chyba, czy Family Reunion, jedna z tych. I pamiętam, że Waldek tak tańczył. A Zbyszek mówi, popatrz na niego, przyjrzyj się. Ja mówię, właśnie wtedy został mi Waldek przedstawiony. To pamiętam. I drugą osobę jeszcze, którą tak dobrze pamiętam, słuchajcie, to był Szajna. Tutaj była trochę inna sprawa. Zbyszek mówił, słuchaj, jedziemy tam i tam będzie taki facet. Zobaczysz, jak on będzie się nam przyglądał. On jest taki strasznie ostrożny. I ja mówię, tak, weszliśmy do tego pomieszczenia. Słuchajcie, od pierwszej chwili wiedziałam, który to jest. Chodził dookoła nas i patrzył na nas z wilkiem. A ja się prawie przestraszyłam. I przeszywał nas czujnym wzrokiem. I słuchajcie, to była dla mnie gwiazda pod znakiem zapytania, ale Zbyszek mówił, przyjrzyj się temu facetowi. Słuchajcie, dużo mówiłam o ustawieniu priorytetów. Ojej, strasznie się rozgadałam. Dotyczącej tej części organizacyjnej, ale tak naprawdę najważniejsze było dla mnie dać pierwszeństwo zmianie samej siebie. Zmianie swojej postawy. Bez tego wszystkie listy świata nie mogłyby mi pomóc w osiągnięciu tego, co do tej pory osiągnęłam w życiu. I w fazie początkowej całkowicie byłam skoncentrowana na pracy. Mówiłam słabo po angielsku, nigdy nie uczyłam się go w szkole. Właściwie to nauczyłam się go sama w Stanach. Byłam nieśmiała i byłam przeciążona tą Ameryką i nowościami. I tak dalece nie zajmowałam się biznesem, że Zbyszek nawet robił zamówienia. On postanowił zrobić ten biznes bez względu na to, czy ja go będę chciała, czy nie. Ale zawsze powtarzał, ja to robię dla ciebie, ja to robię dla nas, ja to robię dla naszych dzieci, dołącz się do mnie, będzie łatwiej, będzie szybciej. I on na początku miał tę wizję. Ja wizji nie miałam, bo nasi sponsorzy byli 5000 kilometrów od nas. Ja po prostu nie widziałam ludzi, ja nie widziałam sukcesu. Ja zobaczyłam dopiero sukces, kiedy zaczęliśmy jeździć. Te bilety samolotowe były bardzo drogie. System dla nas był piekielnie drogi. A wiecie, jak to jest. Na początku byłam negatywna, bo Zbyszek nie mógł mi przekazać tego podniecenia z funkcją. Wy nie możecie przekazać swoim ludziom tego podniecenia z funkcją. Dlatego tak ważne jest, żeby oboje małżonkowie byli na funkcji razem, bo inaczej ta osoba, która nie jeździ, oddala się, nawet początkowo pozytywna, oddala się od biznesu i robi się negatywna. Tak więc zaczęłam jeździć ze Zbyszkiem, system pojawił się w naszej okolicy, system to rewelacje, tak jak już mówiłam, zaczęłam się zmieniać, zaczęłam odkrywać, jak ważny dla mnie jest ten system, zaczęłam obserwować swoje reakcje i znalazłam przyjemność w tym, żeby obserwować właśnie te swoje zmiany. I życie teraz jest znacznie łatwiejsze. Biznes zaczął rosnąć.
i było coraz lepiej, coraz więcej ciekawych rzeczy się działo. Ale słuchajcie, taka ważna rzecz, którą chciałam wam przekazać. Jeżeli jesteście pozytywni, jeżeli macie pozytywną postawę w tym biznesie, to chrońcie jej. Chrońcie jej, bo to jest prawdziwy skarb w waszym życiu. Absolutnie prawdziwy skarb w waszym życiu. Wybierajcie przyjaciół bardzo ostrożnie, bo niektórzy z nich będą rozciągać wasze marzenia, a niektórzy z nich będą mogą je zadusić. Ja musiałam zmienić swój sposób myślenia. Nauczyłam się wyrozumiałości, nauczyłam się cierpliwości, zrozumiałam siebie, zrozumiałam swoje emocje. I każdy z nas jest swoim największym wyzwaniem i spędzamy ze sobą za dużo czasu. Sami ze sobą mamy na siebie za duży wpływ i czasami nie jesteśmy dla siebie dobrymi towarzyszami i właśnie dlatego warto się zmienić, bo to jest konieczne do tego, żeby osiągnąć sukces. Zaczęłam praktycznie stosować te 11 punktów, które tam może skądś gdzieś kiedyś słyszeliście i przestałam demotywować mojego męża. Duży progres, duży postęp. Zrozumiałam inwestycje w tym biznesie. Na początku zrzeździłem, że Zbyszek przywozi za dużo taśm, zwoził je walizkami, zabierał Kingom wszystko, co mieli nowego. Oni musieli przed nim chować, a on przywoził i chował przede mną. Narzekałam, po co tyle taśm? Po co tyle taśm? Już mamy tyle taśm. I wiecie co? Później dopiero zrozumiałam, że to jest inwestycja w siebie. A inwestycja w siebie to jest najlepsza, najbardziej opłacalna inwestycja na świecie. Nauczyłam się opóźnionego wynagrodzenia. Wszystkie pieniądze szły na biznes, na podróże, na narzędzia pracy. I to była inwestycja. A ja chciałam nowe ciuchy, a ja chciałam firanki do okien, a chciałam meble i ogródek. Ale Zbyszek mówił, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze poczekaj, będziesz miała więcej, będziesz miała lepsze. I czekałam i byłam cierpliwa. Poczekałam i sprawdziło się. Słuchajcie. Życie diamenta jest absolutnie fantastyczne. Możemy wam dużo mówić, ale chcielibyśmy zachęcić, żebyście spróbowali. Zbyszek chciał wolności, ma wolność. Chcieliśmy dobrych uczelni, dobrych uniwersytetów dla dzieci. Są fantastycznych uczelniach, najlepszych. Marzyłam o ogródku i jacuzzi, takiej wannie z gorącą wodą w ogródku i mam ładny ogródek i ogrodników. I zwykle po północy w Kalifornii, to jest żart dla wtajemniczonych, przepraszam Państwa. Zwykle w Kalifornii po północy, kiedy już wszystko zakończyliśmy, wszystkie prace, wskakujemy do tej wanny, słuchajcie, i patrzymy na te gwiazdy, patrzymy na ten księżyc i wiecie, o kim myślimy? O was. O was myślimy. Kiedy wreszcie przyjedziecie na ten Klub Diamenta do Kalifornii? Marzyłam o tym, żeby mieć mnóstwo przyjaciół. Mamy ich teraz cały, bardzo wiele i bardzo bliskich i bardzo serdecznych. Wierzyłam, że kiedyś znajdę ludzi, którzy będą moimi idolami, naszymi mentorami. I znaleźliśmy, i to są właśnie Kingowie. Zawsze uwielbialiśmy podróże. Mamy ich teraz pod dostatkiem i podróże do przepięknych, wspaniałych miejsc i podróże z przyjaciółmi. Marzyłam już jako dziecko o tym, żeby znaleźć się na małej wyspie z białym piaskiem, wyspie otoczonej błękitną wodą. Byliśmy na Peter Island. Czekaliśmy na moment, kiedy będziemy w stanie podpierać wiele celów charytatywnych i mamy teraz trochę tych pieniędzy ekstra i mamy wiele tych celów, które wreszcie możemy podpierać. Kiedyś nie chciałam błyskotek i biżuterii i samochodów. Teraz nie sprawiają mi przykrości I nawet bardzo lubię prezenty od męża. Patrzyłam kiedyś na inne samochody i właścicieli, a teraz ludzie patrzą na mnie, jak szusuję w tym czerwonym, odkrytym samochodzie pod błękitnym niebem Kalifornii. To wszystko, o czym mówię, to nie po to, żeby się chwalić. Naprawdę nie po to. My chcemy wam pokazać, że to wszystko jest dla was. Że to wszystko jest dla was, że to jest do osiągnięcia. Że myśmy robili dokładnie to samo, co wyście robili. To tylko dłużej niż wy, może czasami, może nawet za długo. I na koniec chciałabym wam jeszcze pokazać kilka zdjęć ze swojej wspaniałej podróży, która była moim ogromnym marzeniem. To jest podróży matki i córki. Ja mówiłam o tym podczas ostatniej funkcji, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Ale tym razem mam ze sobą
film. To była podróż matki i córki, dlatego że mój tata nie lubi podróżować. W związku z tym mój tata dostał organki. Bo mój tata dwurejestrowy, bo mój tata woli organki niż taką podróż. Nie uwierzycie, ale tak jest. I to było coś wspaniałego. Zaczęło się od marzenia. Chciałam zrobić coś dla mojej mamy, bo ona cieszy się podróżami, jak mało kto tak potrafi docenić każde ździebełko, każdy kwiatek, każdy listek, każdy skrawek błękitnego nieba, a już tak nie bardzo może podróżować. I w związku z tym wymyśliłam podróż, wycieczkę statkiem. Poproszę o film, o slajdy. Zarezerwowałam podróż w Ameryce, na statek, który miał nas zabrać z Rzymu poprzez rywierę włoską, francuską i hiszpańską. I chyba zaraz będzie ten film, mam nadzieję. Okej. Okay. Słuchajcie, stoimy przez mamą, czekamy na statek. Tu jest ten statek zakotwiczony z daleka, ma mnóstwo pokładów. A to jest jeden z pokładów, niezbyt dobrze widoczny, ale tutaj jadaliśmy lunche, jadaliśmy posiłki, słuchaliśmy muzyki, opalałyśmy się. To ten widok tego samego pokładu, ale tym razem tam widać moją mamę, widać dwa poziomy. Na jednym poziomie była sala balowa, na drugim poziomie u góry była sala sportowa. Można było jeździć na rowerze i patrzeć na te wspaniałe widoki. Były tam trzy czy cztery restauracje, bardzo formalna, elegancka. Była restauracja bufetowa i był grill i lodziarnia na pokładzie statku. Dużo było takich przepięknych kącików z kwiatami. Można było sobie tam usiąść przy dużym oknie, czytać książki, patrzeć na piękne widoki. Był tam również ogromny bar, gdzie codziennie można było posiedzieć, posłuchać muzyki lub wypić jakąś Coca-Colę. Dużo, dużo takich ciekawych rzeczy. Jacuzzi, trzy jacuzzi, baseny, butyki. A to jest bal kapitański, na którym byłam razem z mamą, bardzo ciekawy. Tutaj jeszcze raz, tym razem statek z daleka zakotwiczony w Portofino. Oglądałyśmy przepiękne widoki i jachty. Portofino, słuchajcie, to jest nieprawdopodobnie piękna miejscowość. A tutaj zaplątał się Rzym. Zwiedzaliśmy Watykan, to są ogrody watykańskie. Widzieliśmy Systynę, odwiedziliśmy papieża. I to było też niesamowite 3-4 dni, które spędziłyśmy razem w Rzymie. A tutaj wracamy do Portofino. Słuchajcie, to jest tak przepiękna miejscowość w Rywierze Włoskiej, że ja po prostu nie mogłam tego miasteczka opuścić. Jeszcze jest taka bardzo naturalna, bardzo niecywilizowana. Nieucywilizowana. A tutaj widok na inną część Portofino, na wzgórza, przepiękne wzgórza. Tym razem zdjęcie było zrobione na statku. Tutaj piękne wybrzeże Majorki, bo z Portofino zapłynęliśmy do Majorki, przypominające wybrzeża Kalifornii. Wspaniałe to było przeżycie. A tutaj, słuchajcie, Nicea. Zwiedziliśmy również Rywierę Francuską. Byliśmy w Cannes, byliśmy w Monte Carlo, byliśmy w Monaco i to było coś bardzo ciekawego, coś bardzo wspaniałego. A tutaj jest jedna z willi w Monaco, to jest willa jednej z księżniczek, córek księcia Renier. I na końcu zdjęcie, które zobaczycie, to jest moja mama na tle właśnie Nicei. Wtedy mama powiedziała coś takiego: dzieci kochane, jakie wy macie wspaniałe, jakie wy macie ciekawe, piękne życie dzięki temu biznesowi. Ten biznes to jest coś wspaniałego. Dziękujemy wam za to, co daliście nam, za te przeżycia, za te piękne lata, za te piękne chwile, które nam dostarczyliście. Słuchajcie, każdy z was, myśmy dali jej tyle siły i tyle energii, i każdy z was ma kogoś, komu chciałby sprawić przyjemność,
chciałby się odwdzięczyć, chciałby go uszczęśliwić. I to niekoniecznie musi być Rywiera francuska. To może być wyjazd do Zakopanego, to może być wyjazd do Krakowa, zamieszkanie w jakimś takim uroczym, pięknym pensjonacie na kilka dni i zjedzenie wspaniałego obiadu przy świecach na jakimś tam starym rynku. I to niekoniecznie musi być Rywiera, ale może być i Rywiera, słuchajcie, bo na to nas stać. I ten biznes, słuchajcie, nie ma granic. Nie ma granic, co on nam może dać, co on nam może zaoferować. Nie ma granic fizycznych. Możemy być, nagle znaleźć się właścicielami biznesu w krajach, w których nigdy nam się nie śniło. A więc słuchajcie, uwierzcie siebie. Podnieście poprzeczkę. Niech ten rok będzie dla nas wspaniały. Niech ten rok będzie waszym rokiem. I do zobaczenia na plażach świata. A teraz mój bohater... Moje oparcie, on jest jak opoka dla mnie. Słuchajcie, faktem jest, że czasami się czujemy jak w bajce. A przy tym wszystkim pieniądze grają jakąś tam rolę. A trudno je ukryć. Jak oglądaliście te różne zdjęcia, zresztą to trochę słabo wyszło, bo... To nie są zdjęcia przygotowane do takich ekranów, ale ci, którzy się przyjrzeli bardziej, tam na przykład na trzecim pokładzie były takie jakieś ekstra jacuzzi, wspaniałe urządzenia, to dla tych, którzy zapłacili więcej pieniędzy. Ci, którzy byli na tym tanim pokładzie, za dolara byli spuszczani na linię koło tej śruby i mieli swoje tanie jacuzzi. Także każdą rzecz można mieć w paru różnych wydaniach. Słuchajcie, patrzymy czasami z Zosią na swoje życie, patrzymy na to, jak to się stało, skąd to się wszystko wzięło. To wszystko jest tak niesamowicie mało prawdopodobne. Jak prześledzicie swoją linię sponsorowania i to, co doprowadziło biznes do was, tam po drodze było tyle nieprawdopodobnych przypadków, jakichś sytuacji, które mogły to zlikwidować. Ja to nazywam, że nasz sukces wisiał na cieniutkiej niteczce. Dam wam parę przykładów. Chciałbym może was zachęcić do tego, żeby być bardziej wytrwałym, żeby budować w głąb, bardziej konsekwentnie, żebyście posłuchali, jak to czasem z sytuacji, która absolutnie nie była obiecująca, wydarzyło się coś, co dzisiaj jest dosyć obiecujące. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Dostajecie telefon od człowieka, który mieszka 5000 kilometrów od was. Tak jak u was to z Władywostoku prawdopodobnie, bo po drugiej stronie nie ma aż tak daleko. I teraz człowiek jest dosyć podniecony, wobec tego postanawiasz pojechać do niego. Mówisz mu, żeby wypełnił cały pokój ludźmi, żeby zaprosił wszystkich, których zna. Kupujesz bilet na samolot. Inwestujesz caluteńki swój weekend w to wszystko, przyjeżdżasz do człowieka, piątek wieczorem jest no-show. No-show. Puściutko. Koniec pierwszej strony kasety. Ciąg dalszy programu znajduje się na odwrocie. Próbujesz się dowiadywać, o co chodzi i z niejasnych różnych zmianek wynika, że facet zadzwonił do wszystkich i powiedział im, że to jest Amway i że będzie ich uczyć sprzedawać. To nie brzmi zbyt obiecująco, prawda? 2 godziny później, koło godziny 10 wieczorem przychodzi jedna osoba. Nie jest to idealny prospekt. Dziewczyna zarabiała około $500 miesięcznie, pracowała w Kmarcie, mieszkali w takim wagoniku, nie prawdziwym domu, tylko takim domu na kółkach. Pokazujesz jej plan, ona wchodzi miesiąc później, i po 2 miesiącach wchodzi na dosyć stabilne 3% przez 2 miesiące i rzuca biznes. Nie jest to najlepsza sytuacja. Tylko, że człowiek, który przyleciał, nazywał się Don King. Człowiek, do którego przyleciał, nazywał się Zbyszek Rek. Nasze początki nie były tak obiecujące, jak mogłoby się czasami ludziom wydawać. Tyle, że Don był dosyć twardy. Tyle, że Don stawiał mnie warunki, co ja muszę zrobić. Powiedział, słuchaj, jak zasponsorujesz 3 nogi, to zadzwoń do mnie, to wrócę.
Ja nigdy nie byłem taki twardy dla swoich, dlatego że ja ich prosiłem, żeby mi pozwolili do siebie przyjechać. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Sponsorujesz parę, która wchodzi tylko dlatego, że ty jesteś w tym biznesie. Nie jest to taki znowu mocny argument, ale na zasadzie, że skoro on może, to ja też. I dalej wyjeżdża, rozstajemy się, nie jesteśmy w stanie się odwiedzać. I ta para raz czy dwa razy wchodzi na 3%. Po czym dzwonisz do nich i pytasz, czy można im pomóc, jak im idzie. I oni mówią, niestety w naszym mieście nikt nie chce tego robić. Ty mówisz, skąd wiesz? Bo pytaliśmy. Ale jak pytaliście? No pytaliśmy, czy chcą sprzedawać proszki amojowskie dla nas i nikt tego nie chce robić. I ty mówisz, słuchajcie, ale to nie tak, to wszystko inaczej. To słuchaj, ten biznes się robi zupełnie inaczej. Pozwól, że ci wyślę taśmy, że posłuchasz troszkę, zobaczysz. No, to jest inna psychologia zatem. Wysyłasz im zestaw z 6 taśm, przesłuchali połowę i wyrzucili wszystkie 6. Nie brzmi zbyt zachęcająco. Tylko tyle, że ta para to jest Janusz i Eliza Grabowski. Wyobraźcie sobie, że przychodzisz na meetingi i za każdym razem pojawia się jakiś taki niejasny facet, który stoi gdzieś z tyłu pokoju, nigdy nie siada, zawsze oparty lekko o ścianę, milczy przez cały czas meetingu, po czym na zakończenie podchodzi do ciebie, gratuluje ci, mówi ci, bardzo dobrze, bardzo, bardzo ciekawe to było, poczekaj, mam tu dla ciebie adres. I wyciąga jakąś taką pomiętą karteczkę, mówi sobie, tu, gdybyście kiedyś wchodzili do Australii, to tutaj jest mój kuzyn z Australii. Następnym razem jest ktoś z południowej Afryki. Potem zaczęło się przybliżać. Pojawili się ludzie z Anglii. Kiedy doszło tak blisko, że doszło aż do Toronto, zdecydowałem się zadziałać. I to był Janek i Krystyna Darscy. Wyobraź sobie, że jedziesz na meeting, który jest dla grupy, która już działa, jest 40 żywych, gorących osób. Jedziesz cały zadowolony, prawda? Będziesz działał w tej dziedzinie. I na ten meeting dziewczyna, która jest w tym samym mieście, przywozi 2 młodych ludzi, marynarzy, którzy uciekli ze statku. 23 lata, ani grosza przy duszy, nie mówią po angielsku, nie mają zawodu, nie mają papierów, nie mają nic. Szczerze mówiąc, trochę zignorowałem. Po skończonym meetingu, kiedy cała sala jest bardzo rozochocona i podniecona, 2 marynarze podchodzą do mnie i mówią, proszę pana, to my będziemy robili ten biznes. Ja mówię, świetnie, chłopaki, macie tu swój start. Nie teraz. My będziemy go za pół roku robili. Co byście powiedzieli? Bye. Bardzo mi było miło, ale dałem im swój adres. Słuchajcie, pół roku później telefon. Proszę pana, to prosimy to pudełko, bo my już jesteśmy gotowi. Okej. Okay. A tak przy okazji, czy możemy jeszcze 5 pudełek, bo my tu mamy takich 5 facetów, którzy już chcą wejść. Przyjeżdżam jutro. To był początek naszej porządnej grupy toronckiej. Jeden z tych 2 panów to jest Tomek Kępa, którego niektórzy z was może znają. Wyobraźcie sobie człowieka, który w ogóle nie chce używać produktów. Ja nie wiem, czy w waszych grupach się pojawiają tacy. 6-osobowa rodzina, która ślubowała, że nigdy nie użyje żadnego produktu amojowskiego. Jednej pasty do zębów nie kupił, ale przychodzi na meetingi raz na 6 tygodni, ile razy ja przyjeżdżam, i za każdym razem przeprowadza nowe osoby. Sponsorujemy. Zasponsorowałem mu 11 nóg i on nadal nie chce kupić żadnej pasty do zębów. Po prostu ślubował. Nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. Znaczy, dzwonię do Dona Kinga, mówię, Don, mam tu takiego faceta, co ja mam z nim zrobić? Przecież ja mu buduję wszerz, ja mu tutaj buduję biznes, on będzie robił pieniądze. Dor mi dał tylko jedno pytanie. Masz już pod nim direkta? No nie ma. To buduj dalej. Posłuchajcie. 12 noga tego człowieka to był Jacek i Ewa Taras. Hmm. 11 nóg nie jest w biznesie, jak również on sam.
Nigdy, nigdy nie wiesz. Chcecie, powinienem przejść po wszystkich was po kolei. Gdyby wam opowiedział niektóre jakieś horrory z tego, co nam się działo, mogę wam narysować tę jedną linię, którą Zosia troszeczkę o niej opowiadała. Będziecie coś widzieli? Będziecie widzieli na tych wszystkich. Otóż myśmy z Zosią zasponsorowali Jacka i Basię. Jacek i Basia, bardzo przyjemni ludzie, chemicy ze Stanford, zasponsorowali Mariolę. Mariola, młoda dziewczyna, ale bardzo energiczna. Zasponsorowała Małgosię. Małgosia, lat 18, ani słowa po angielsku, że ani grosza przy duszy, żadnego zawodu, ale znała jednego człowieka. Zasponsorowała go. To był Ryszard. Ryszard zasponsorował Janusza. Słuchajcie, ja wam to opowiadam tak szybko, ale tu w międzyczasie minęło już 2 lata. Ja nie byłem taki szybki jak niektórzy z was. Teraz nie sugeruję, broń Boże, żeście brali ze mnie przykład. Ryszard zasponsorował Janusza, Janusz zasponsorował Sylwka. Po drodze ci wszyscy rzucili już biznes, ale Sylwek przeniósł się z San Francisco do Nowego Jorku, wobec tego ja za nim. Sylwek przejął do Nowego Jorku, zasponsorował pod Sylwkiem jego dziewczynę Jolę, a Jola zasponsorowała swojego przyjaciela, który był adwokatem takiego Altka. Aldek zasponsorował swojego przyjaciela, twojego brata, który był doktorem, takiego Jurka. I Jurek przyprowadził mi na meeting człowieka, którego bardzo miałem ochotę wyrzucić. Siedział i cały wieczór patrzył na mnie nienawistnie. A poza tym miał kilka druzgocących komentarzy. Ja nie wiem, czy byście chcieli mieć kogoś takiego na sali. Wiecie, najzabawniejsze było to, że ja się modliłem, żeby on powiedział nie, żeby wyszedł, czy coś takiego. Ale w momencie, kiedy meeting się skończył, Don zszedł na dół, bo to było u Dona w mieszkaniu w Nowym Jorku. I Don mi mówi, wiesz co, zwróć uwagę na tego faceta. Ja mówię, o nie. Don mówi, słuchaj, porządni liderzy są często bardzo trudni na początku. Ten młody człowiek nazywał się George Ważonek. Teraz, żeby było śmieszniej, wszyscy po drodze rzucili biznes i George jest dzisiaj mój personalny. Także pozwolę sobie ich wykreślić tutaj. To wydawałoby się, że w naszej linii jakiś fatum na nas ciąży, dlatego że, jak wiecie, sponsor Dexter Egera rzucił biznes kilkakrotnie, a za drugim razem, zdaje się, wszedł pod kogoś, pod Dexterem i tak dalej. Za pierwszym razem, jak rzucał biznes, oczywiście nie wiedział, co się dzieje, ale ludzie liczyli, że to, co on stracił w czekach 4%, ja nie wiem, jemu by się opłacało kupować towary i zakopywać w ogrodzie, żeby zrobić perłę, bo on pewnie stracił około $1 000 000, ja nie wiem. Niemniej jednak jego sponsor rzucił biznes, sponsor Dona rzucił biznes, moi dwaj sponsorzy rzucili biznes i tak jak idę po tej linii, sponsor Jacka rzucił biznes, sponsor Piotra rzucił biznes, sponsor Waldka rzucił biznes. No, nie, sponsor Marka, nie? Jeszcze nie? Z całą pewnością nie rzucił biznesu ani sponsor Roberta, ani sponsor Zbyszka. Także są wyjątki, słuchajcie, ale doszło do tego, że my się zastanawiali, czy jeżeli twój sponsor nie rzucił biznesu, czy masz w ogóle szansę na sukces. Ale są wyjątki, zapowiadam wam. Także nie musicie się martwić tymi rzeczami. Natomiast jest tak strasznie dużo przypadków tego rodzaju, tego braku wiary we wczesnym etapie, że niektórzy diamenci proponują, że jak ktoś ci opowiada, wiesz, że mój brat na przykład był w tym biznesie i rzucił go. Ty mówisz tak? A ilu diamentów zasponsorował? No nie zasponsorował żadnych diamentów, on rzucił ten biznes. Tak? A ilu diamentów zasponsorował? No nie, no mówię ci, no, on nie jest w biznesie. Tak, ale ilu diamentów zasponsorował przed wejściem w biznes, przed rzuceniem? Jest nieprawdopodobnie dużo takich sytuacji. Moja rada dla was jest taka drobna. Postanówcie tę jedną, jedyną rzecz, którą ja zrobiłem mądrze na samym początku. Dwie rzeczy zrobiłem. Jedna to było, że postanowiłem, że absolutnie nigdy tego biznesu nie rzucę. Nie ma takiej opcji. Nie musiałem się męczyć, nie musiałem rozważać. Część z was rzuca biznes 3 razy dziennie.
Część z was rzuca biznes, ale w przeciw fazie ze swoją żoną. To znaczy, ile razy ona wychodzi z biznesu, ty zostajesz, ile razy ona rzuca, ty wychodzisz. I w związku z tym, dzięki temu jeszcze się jakoś resztkami się utrzymacie. Słuchajcie, o ile prostsza jest jedna decyzja raz na całe życie, to jest mój biznes i nigdy w życiu go nie rzucę. Bo muszę wam przyznać jedną rzecz. Nie mogłem sobie wyobrazić dwóch rzeczy. Nie mogłem sobie wyobrazić, że pójdę do Dona Kinga i po tej niesamowitej inwestycji serca we mnie, po tej inwestycji przyjaźni i tego czasu, pieniędzy, wysiłku, naprawdę zainwestowanego serca w nas. Nie mogłem sobie wyobrazić takiej chwili, żeby ja mógł pójść do niego i powiedzieć mu: słuchaj, ja rzucę. Nie mogłem. A mogłem nic nie robić. I wiecie czego jeszcze? I nie mogłem sobie wyobrazić takiej chwili, żeby pójść do sypialni swoich dzieci, zbudzić się i powiedzieć: dzieci, tatuś podjął decyzję. Niniejszym rezygnujemy z waszej przyszłości. Nie mogłem. Tego nie mogłem robić. I jeżeli podejmiecie taką decyzję, jest szansa, że przestaniecie szturchać ten biznes taką długą tyczką, żeby zobaczyć, co z niego wyleci. Dlatego, że ta decyzja, nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest psychologiczne więzienie. Kiedy postanawiasz, że nie możesz go rzucić, pojawia się element pewnej frustracji. Po 20 latach na 3% fluktuacje zaczynają do ciebie docierać. I wobec tego, jeżeli nie masz takiej opcji, którą wielu ludzi sobie pozostawia, jest pewna szansa, że zdecydujesz się kiedyś go robić dobrze. A wtedy sukces jest nieuchronny. I druga rzecz, którą postanowiłem wówczas, to było to, że nigdy, nigdy, nigdy nie opuszczę żadnego seminarium. Prosta decyzja. Niewielka. Masochistyczna. Być może... Nie wszyscy z was rozumieją, o czym mówię, ale jestem pewien, że wielu z was siedzi gdzieś tam z tyłu i cierpi. Ja też. Słuchajcie, ja pamiętam, jak Tony Teffel opowiadał te rzeczy. Mówi, że kiedyś diamentów produkowała mu bardzo regularnie i tak co. Wychodzili diamenci na scenę po 2 latach i wychodził taki facet i mówił: w zeszłym roku siedziałem tam na górze, tam gdzie krwotok z nosa się pojawia ze względu na ciśnienie powietrza. Ale podjąłem decyzję i stamtąd wyszedłem i dziś jestem tu na scenie. A Tony mówi: 10 lat temu siedziałem w pierwszym rzędzie i byłem bardzo podniecony. Rok później siedziałem w ostatnim rzędzie. Po 2 latach postanowiłem. Słuchajcie, to była dokładnie moja historia. Co roku siedziałem koło Zosi. Łokieć. Widzisz tę scenę? To nasza scena. Za rok tam będziemy. Zosia mówi: już to kiedyś słyszałem. Mówi: no, ale tym razem naprawdę. To też kiedyś słyszałem. Słuchajcie, to nie gra roli wszystko. Jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to nie gra wszystko roli. Bo kiedyś przychodzi ten jeden dzień, który jest inny niż wszystkie. Kiedyś przychodzi ta jedna decyzja, która jest inna niż wszystkie. Przychodzi ten jeden moment, kiedy wszystkie okoliczności przestają grać rolę, bo tyś po prostu postanowił, że to jest twoja przyszłość. I to wszystko. I wtedy los nie ma z tobą szansy, bo musisz wygrać. Słuchajcie, czy warto być diamentem? Czy warto być diamentem? Czy warto mieć dużą grupę? Nie wiem. Ale nasze życie zrobiło się zabawne. Zosia tyle opowiadał o tym, że człowiek jest w akwarium, że trzeba uważać na to, co się mówi i gdzie się jest, jak się człowiek zachowuje. Opowiem wam kilka scenek. Wracamy z Katowic po którejś funkcji, nie pamiętam dokładnie, czy to było rok temu, czy 2 lata temu, czy coś takiego. Jedziemy w składzie Don i Hannah King, Zosia, jej mama i ja. To było wtedy, kiedy mama występowała w Katowicach. Notabene zabrała nam
całą scenę, dlatego że nikt o nikim innym nie mówił, tylko o mamie przez cały czas. I szóste miejsce było wolne, więc dosiadł się do nas jakiś bardzo sympatyczny starszy pan, który po jakimś czasie okazał się być znanym aktorem. Zaczął nam pokazywać troszeczkę portfolio i tak dalej. Myśmy się odrobineczkę wstydzili tego, że nie znaliśmy go tak, ale nazwisko trochę słyszeliśmy, a także zaczęła być rozmowa, toczyła się wokół tego pana. No i w pewnym momencie Don i ja wyszliśmy sobie na herbatkę z przedziału i w tym momencie pojawił się konduktor. Zosia trochę zażenowana, mówi, ja, panie konduktorze, ja strasznie przepraszam, ale a mąż wyszedł i zabrał ze sobą bilety. Pan go pozna, bo w czerwonym sweterku oni tam poszli w tamtym kierunku. A konduktor mówi, nie trzeba, go znam, pani Zosiu. Ja wracam z Katowic, ze Spodka. A przy okazji, czy mogę prosić o autograf? Wyobrażacie sobie zdziwienie tego aktora. Zaczynamy rozmawiać od słowa do słowa. Okazuje się, że mama była na scenie. Kiedy padło słowo scena, jego zelektryzowało. A na której scenie pani była? Na Spodku Katowickim. Słuchajcie, ja nie wiem, jak wielu aktorów występowało tu na tej scenie. Przed taką publicznością na pewno żaden. Wracamy z Salt Lake. Byliśmy u Dextera Yeagera, występowaliśmy, mieliśmy swój meeting diamentowy. Jesteśmy kompletnie nie u swojej grupy. Salt Lake City, kawał drogi od San Francisco. Lecimy samolotem, jesteśmy zmordowani po tym takim pełnym emocji weekendzie. Już chcemy sobie troszeczkę odpocząć, wobec tego siadamy do samolotu. Zasypiamy, czy prawie zasypiamy, oczka nam się kleją, samolot odrywa się od ziemi. W tym momencie dwie głowy z nad siedzenia przed nami. Czy możemy prosić o autograf? I za chwilę z boku następna para, za chwilę z tyłu następna para. Podchodzi do nas stewardesa i prosi o autograf. Słuchajcie, niesamowite uczucie. Jedziemy w Atenach, tego rodzaju sytuacja w Atenach. A skończyliśmy mówienie. A razem z Dominikiem i Pat Conciliero, bo oni mówili razem z nami, jesteśmy na lotnisku i w pewnym momencie osoba bardzo poważna z pagonami, epolety, widać, że jakiś urzędnik wyższego stopnia, dziewczyna, pojawia się i zaczyna coś bardzo szybko mówić intensywnie po grecku. Widać, że to są insygnia tych urzędników celnych, wyższa szarża. Ja zaczynam się niepokoić, ale widzę, że nasz tłumacz zaczyna się uśmiechać coraz szerzej. Grecy mają taki intensywny sposób mówienia. Okazuje się, że to jest osoba z naszej grupy, była właśnie bardzo świeżo na seminarium i w związku z tym zaprasza wszystkich nas razem z otoczeniem do nielegalnego miejsca, czyli do przekroczenia granicy i żeśmy sobie posiedzieli, bo tam możemy spokojnie sobie wypić kawkę w kąciku. Wobec tego ona załatwia z tymi wszystkimi żołnierzami, żeby nas przepuścili. Co nie było wcale takie łatwe, dlatego że cała kupa nielegalnych Polaków tam była i to wszystko bractwo przechodzi jakoś tam z drugiej strony. No i wyobraźcie sobie taką sytuację. Parę lat temu, ja nie wiem, kto z was pamięta jeszcze funkcję Tima Bryana i Serge'a Michel Vallée? Pamiętacie? To było bardzo zabawne. Coś niedużo tych rąk. Podnieście jeszcze raz ręce. I to głównie z przodu. Interesujące. Słuchajcie, no mieliśmy fantastyczny Free Enterprise. Przyjechali Tim i Sherry Bryan i Serge i Michel Vallée. To, o czym myśmy z Donem nie wiedzieli, to jest to, że Serge i Michel są Kanadyjczykami i wobec tego potrzebują wizę polską. Myśmy nie mieli pojęcia o tym. Wobec tego ja przygotowałem całą grupę ludzi, którzy mieli być tym komitetem powitalnym i na dworcu lotniczym w Warszawie czeka nas 50 z kwiatami. Wszyscy gotowi. Opowiedziałem im o tym, jak fantastycznymi ludźmi są Serge i Michel. Jacy mili, jacy sympatyczni, jacy bezpośredni. Jaka Michel jest piękna. Wszyscy oczekują. Wychodzi Michel. Rzucam się do niej z kwiatami, a ona... Przechodzi koło mnie. Kompletnie mnie zignorowała. Ale widzę, że za nią leci Serge, więc ja pędzę do Serge'a z tymi kwiatami, a Serge mówi, udawaj, że mnie nie znasz. Powiedziałem wszystkim, że nikogo nie znam w Warszawie. Słuchajcie. Okazało się, oni pierwszy raz w życiu byli w postkomunistycznym kraju. Nie wiedzieli, czym to grozi. Wobec tego, jak ich zapytali,
Musieli giwis zorganizować na miejscu, na lotnisku. Jak ich zapytali, czy kogoś znają, to powiedzieli, nie, my nikogo nie znamy. A po co pan przyjechał? Turystycznie. A gdzie pan będzie mieszkał? W hotelu. Po czym wychodzą, a tu 50 osób z transparentem i kwiatami czekają. Także Serge był bardzo nerwowy. Ale to był, słuchajcie, dopiero początek, dlatego że wyobraźcie sobie, co dalej się stało. A dostali oczywiście tę wizę, nie było problemu. Przyjechali do Katowic, mieli fantastyczne spotkanie. Po czym jechaliśmy na drugą część do Ostrawy. W Ostrawie byli Polacy i byli pierwsi Czesi. To był dopiero początek w owym czasie Czech. I wobec tego jechaliśmy do Ostrawy. No i na granicy polskiej on stracił wizę. Dlatego, że wiza była jednorazowa. Więc tamtą stronę jechaliśmy limuzyną, staliśmy godziny na granicy. On dostał czeską wizę, stracił polską. A potem zaczyna się powrót, gdzieś koło godziny pierwszej nad ranem, była fantastyczna funkcja po tamtej stronie i jedziemy z powrotem wszyscy do Polski, więc wybraliśmy sobie takie nieduże przejście w chałupkach, bo tego nikt nie zna, wobec tego pojechaliśmy tymi dwiema limuzynami przez chałupki i mniej więcej na 1,5 kilometra przed granicą widzimy jakieś światła czerwone. 40 autobusów stoi w kolejce na granicy. Słuchajcie, wyprzedzamy te autobusy, pozwolili nam wyjątkowo, dlatego że to myśmy byli tymi pracodawcami, jakby nie było w tym przypadku. Docieramy na samą granicę. Tam oczywiście załatwiamy te sprawy, żeby Serge dostał z powrotem swoją wizę. I wyobraźcie sobie, w tym momencie oczywiście pierwsze autobusy zobaczymy limuzyny. Wobec tego natychmiast całe bractwo wyskakuje z autobusów i rzuca się do tych limuzyn i prosi o zdjęcia i autografy. Jedyny problem był, że limuzyna była po drugiej stronie granicy. Ale to nigdy nie zatrzymało dystrybutorów. Ale słuchajcie, czeka nas incydent graniczny, dlatego że my już stoimy tutaj, nas poprosili, żeśmy stanęli 50 metrów za granicą, rozumiem? A to całe bractwo leci to tak tędy, i tą stroną, która jest dla pieszych i tą stroną, która jest dla autobusów, tratują tego żołnierza z karabinem maszynowym, a on biedny stoi i mówi, Jezus Maria, mam strzelać czy co? Słuchajcie, dla mnie Amway stratuje kiedyś wszystkie granice. Dystrybutorzy. Wyobraźcie sobie, telefon dostajecie od kogoś, kto prosi o spotkanie. Ktoś, kogo nigdy w życiu nie znaliście, nigdy w życiu o niej nie słyszeliście. Ale jest to osoba, która dokonała analizy rynkowej. Mając trochę czasu, bardzo, zresztą mając dość duży sukces na polu finansowym i w swojej dziedzinie, ona sprawdziła, jakie są możliwości ekonomiczne na najbliższe 2 dekady i po analizie doszła do wniosku, że najlepsza szansa jest w multilevel marketing. Po czym zaczęła sprawdzać, który multilevel marketing jest najlepszy. I wyszło jej bardzo jasno z tej analizy, że Amway. Po czym zaczęła się zastanawiać, kogo chciałaby, żeby ją zasponsorował. I donieśli jej. Mamy z tego nogę. Wyobraźcie sobie, że jedziecie do miasta, w którym nigdy nie byliście. To nie jest dokładnie prawda, dlatego że ja byłem w tych wszystkich, nie wszystkich, niektórych z tych miast. Ale na przykład wyjazd do Wiednia. Pierwszy raz w życiu biznesowo. I od razu grupa czeka. Od razu dziesiątki ludzi i kwiaty na lotnisku i wiozą cię. I ty nie wiesz w ogóle kto jest kto, ale wiesz, że to wszystko są twoi. Wyjazd do Paryża. Nie tak dawno mówiliśmy w Paryżu do innej grupy. Ale nasza grupa nas przyjmowała. I kiedy wróciliśmy z powrotem z Besançon do Paryża, byłem przekonany, że sobie odpoczniemy, że będzie już spokój i cisza. Tymczasem jakiś taki dziwny szpaler stoi przed hotelem i nie wiedzieliśmy co to jest, a to byli nasi dystrybutorzy. I przyszli dystrybutorzy. Johannesburg. Przekroczyłem równik wreszcie. Chrztu nie przechodziłem, bo to w powietrzu. Ale przekroczyłem ten równik, zobaczyłem południową Afrykę. Zakochałem się zresztą. Fantastyczny kraj, bardzo ciekawy. Ale przyjazd do Johannesburga i w Johannesburgu dziesiątki ludzi, którzy cię już znają. Czy to nie jest fantastyczne? Manila. Druga jazda na drugą półkulę w odwrotnym, w innym z tego słowa znaczeniu. Lecisz tam, nie wiem, całkiem byłem zdziwiony, jak to się dzieje z tą zmianą czasu i tak dalej. Mi wszystko się pomieszało wówczas. Gdzieś straciłem czwartek, jeśli dobrze pamiętam, ale
Odzyskałem go w drodze powrotnej, ale w tak dziwny sposób, że w ogóle go nie mogłem wykorzystać. Znaczy, próbowałem to zrozumieć, ale już nie próbuję. W każdym razie Manila znowu tak ciekawe, atrakcyjne miejsce. I wiecie co? I znowu dziesiątki ludzi, których nie znasz i którzy będą twoimi przyjaciółmi. Bukareszt teraz niedawno. Ta sama historia. Znaczy, przyjeżdżają ludzie do Bukaresztu tylko dlatego, żeby się z tobą zobaczyć. Słuchajcie, nasze życie stało się tak dziwne. Tych, którzy tu siedzą w pierwszych rzędach, coraz częściej widzimy, ale w różnych dziwnych miejscach. Zaczęliśmy się przyzwyczajać do tych twarzy, przestały nam się kojarzyć z określonym kontekstem, dlatego że czasami widzimy ich po dziwnych stronach oceanów i rzek, i gór, i granic. Robimy konsultacje, czasami w bardzo dziwnych miejscach. Czy warto być diamentem? Nie wiem. A może wiem. Diament to jest tylko pin. Można być diamentem i można być diamentem. To, co mnie fascynuje w tym wszystkim, to są ci ludzie. To wy. Sherry Meadows powiedziała kiedyś takie piękne zdanie. Ludzie są prezentem od Boga dla mnie. Ja w to wierzę. Ja w to wierzę. Kiedy wy zaczniecie budować tych swoich ludzi, wtedy coś się z nimi stanie. Dexter twierdzi, że największym niebezpieczeństwem jest, jeżeli twoja wiara w ludzi się zachwieje. Dlatego, że oni to czują. Dopóki ty wierzysz w człowieka, bez względu na to, jak kiepsko mu biznes idzie, dopóki on wisi na tej drobnej niteczce twojej wiary i twoja wiara go trzyma. Rick Setzer powiedział wiele lat temu, chyba podczas Wisły jeszcze, powiedział, że jeżeli nie wierzysz w swojego dystrybutora, to sabotujesz jego biznes, bo on w siebie nie wierzy, ale wierzy w ciebie i twoja wiara w niego jest w stanie go odwrócić. To jest to, na czym nasz biznes polega. Słuchajcie, to są rzeczy, które strasznie trudno wytłumaczyć na pierwszym spotkaniu. Te relacje międzyludzkie to są elementy, które są tak obce biznesowi klasycznemu, że w rezultacie ludzie traktują nas jako jakiś dziwny twór, bo nie mogą nas zrozumieć. Bo powiedzmy sobie szczerze, ci, którzy nie byli nigdy na seminarium, nie mają żadnej szansy zrozumieć, czym naprawdę jest nasz biznes. Każdy będzie próbował zrozumieć tę cieniutką wierzchnią warstewkę, którą jest sprzedaż produktów. I do tej cienkiej warstewki sprowadzają całość naszego biznesu. Ale gdyby tak było, to wszystkie multilevele by miały sukces. Każdy z nich ma towary. Rzecz w tym, że my mamy system. Mamy kompanię, która jest nieporównywalna i mamy system, który nie ma sobie równego. Ja chcę na koniec dwa słówka powiedzieć z wami na temat wizji przyszłości. I pierwszy element tego to jest Dexter w Pradze. Słuchajcie, ja nie wiem, nie mieliśmy bardzo czasu, żeby rzeczywiście porządnie zapromować tę wizytę Dextera. Ale dla nas z Donem, dla waszych diamentów, dla waszych szmaragdów, to jest coś niesamowitego. Myśmy 6 lat czekali na to, żeby to się ziściło. I po drodze było kilka przypadków takich, że podwieźliśmy kawałek Polski Dexterowi. Bo ja mu kiedyś powiedziałem, że jak on nie przyjedzie do Polski, to Polska przyjedzie do niego. I pierwszy raz była taka sytuacja we wrześniu 1993 roku, kiedy na 2 tygodnie przed samą wizytą dowiedzieliśmy się, że Dexter będzie w Berlinie i załadowaliśmy 4 autobusy naszych Silverów i Directów i zawieźliśmy do Dextera. I Dexter był wszystkiego na scenie może 5-10 minut, ale udało nam się zaatakować go w kuluarach i zrobić parę zdjęć i pokazać mu odrobinkę tej podnieconej Polski. Zatem parę lat później usłyszeliśmy, że wreszcie Dexter przyjeżdża do Newcastle.
I ta cała czereda słynna Polaków pojechała do Newcastle i rozbudziła całą Anglię, rozbudziła do tego stopnia, że w tym roku Anglia nas minęła. Także mówię wam, nie przesadzajcie w tym swoim rozbudzaniu innych grup. Ale w następnym roku Dexter pojechał do Anglii jeszcze raz. Tym razem spotkanie było w Londynie i znowu przywieźliśmy swoich Silverów i Directów. I Dexter zobaczył. A poza tym powiem wam, że samo zobaczenie by nie wystarczyło. Relacja Dextera z Donem i Hanną King to jest coś, co chyba nie ma sobie równego w całym świecie amojowskim. Dexter ma różnych przyjaciół. Dexter i Birdie mają przyjaciół, z którymi być może są bliżej niż z Donem i z Hanną, dlatego że tak życie się ułożyło. Razem walczyli wcześniej, zaczęli ten biznes wcześniej, byli razem i tak dalej. Ale i Don i Hanna mają specjalne miejsce w sercu Dextera. Dla mnie nie gra roli, jaka będzie moja wiedza, ani PIN, ani sukces w skali światowej. Ja przyjąłem ten fakt, że nigdy nie będę wiedział o tym biznesie tyle, co Don i Hanna. Taka jest prosta prawda. Nie gra roli poziom sukcesu. Nic nie zastąpi tych godzin, tych dni, tych tygodni spędzonych razem z Dexterem i z Birdie. Nic nie zastąpi tych lat studiów. I ci, którzy tu siedzą w pierwszych rzędach, nasi diamenci, szmaragdzi, zaczynają to rozumieć. Tysiąclecie się zbliża. Zbliża się nagroda milenium. Słynny rok 2000, trwają spory na temat tego, kiedy naprawdę się kończy milenium i zaczyna następne, ale ja nie chcę w to wchodzić. Dla mnie jest ważne, że Amway obiecał pieniądze na sierpień 2000 roku. Wobec tego to jest nasze milenium. Słuchajcie, każdy z was, kto postanowi za wszelką cenę zostać diamentem do końca roku fiskalnego 2000, będzie mógł być diamentem. A jakie pieniążki za to są, to zajrzyjcie sobie do broszury. Niektóre z tych pieniędzy wyglądają, jak gdyby się pomylili w ilości zer dość potężnie, prawda? Wiecie, jakie są najwyższe. Ja już nie będę mówił o tym ze sceny, bo to zresztą nie jest ważne, bo wy znacie. Ale to są poziomy dochodów, których nie powstydzi się absolutnie żaden biznesmen. Słuchajcie, chcę zakończyć taką uwagą, która być może nie zjedna mi sobie przyjaciół tutaj na sali, a może zjedna, nie wiem. Ale po każdym tego rodzaju spotkaniu nauczyło mnie troszkę doświadczenie, że jest 5 grup na sali takiej jak ta. Nie gniewajcie się, to nie ja was będę zaliczał do tych grup, to wy sami. Ale jest 5 kategorii ludzi, którzy tu siedzą na tej sali. Pierwsza kategoria to są ludzie, którzy nie podejmą decyzji po tym spotkaniu. Słuchajcie, nie mam do was żadnej pretensji. Ja przez wiele lat myślałem, że podejmuję decyzję, a jednak to nie była ta decyzja. Przez wiele lat nie byłem gotów w ogóle takiej decyzji podjąć. Jeżeli do tej grupy należycie, słuchajcie, od nas przesłanka do was jest taka: kochamy was bardzo, damy wam tyle czasu na inkubację, ile tylko wam potrzeba. Ale przyjdźcie jeszcze raz. Może następny speaker będzie lepszy, może następny speaker dotrze do was bardziej. I jest druga kategoria ludzi, którzy wyjadą dzisiaj wieczorem z głębokim postanowieniem, że to jest decyzja, tym razem już nie zostawię, rzucam się do przodu, będę walczył o ten swój cel, który sobie postawiliście. Jest tylko jeden problem. Postanowicie dzisiaj, nie wytrwacie jutro. Jest decyzja, nie ma akcji. I tej grupie mówię, nie martwcie się, wiele lat byłem w tej grupie także. Jest trzecia grupa ludzi. To są ci, którzy podejmą decyzję i te decyzje wytrwają. Pojadą do domu i jutro już będzie akcja. Będzie meeting. I zaczną porządną akcję, zaczną porządną walkę o następny PIN. I nie wystarczy im
konsekwencji, żeby dotrwać do tego pinu. Nie martwcie się, i w tej grupie wiele razy byłem. Wiele razy zaczynałem grupę i nie wystarczało mi konsekwencji na to, żeby dotrwać do końca. I jest czwarta grupa ludzi, którzy podejmą dzisiaj decyzję, podejmą akcję od jutra, wytrwają, konsekwentnie będą prowadzić to aż do następnego pinu. A potem nastąpi plateau. I jest piąta grupa. To są ci z was, którzy podejmą dzisiaj decyzję, którzy będą mieli akcję jutro, których stać będzie na konsekwencje, stać będzie na zbudowanie momentum takiego, żeby nie zatrzymać się na następnym pinie i na następnym i na następnym, żeby tylko jeden pin się liczył w przyszłości. Diament. Piąta grupa. Okej. Ja widzę, że niektórzy z was to słyszeli już wcześniej. Słuchajcie, chcę zakończyć słowami Jerry'ego Meadowsa, którego być może za chwilę znowu usłyszycie. To jest dla mnie fantastyczny nauczyciel i on na tym wideo, które zawsze powoduje u mnie gęsią skórkę, mówi coś takiego. Część z was pojedzie teraz do domu. Część z was dojedzie do diamenta. Dziękuję bardzo. Aczkolwiek proponowane tutaj metody sprawdziły się w działaniu praktycznym, nikt nie jest w stanie zapewnić słuchaczowi ich skuteczności. Jednakże mamy nadzieję, że przedstawione tutaj pomysły będą pomocne w budowaniu silnego i dochodowego przedsiębiorstwa. Zawartość niniejszej kasety strzeżona jest międzynarodowym prawem copyright. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane powielanie jest zabronione. Zakup tej kasety jest dobrowolny.